Witam serdecznie na moim kanale Przyda mi się, z tej strony Marta. Dzisiaj chciałam zaprezentować Wam album, który wykonałam z papierów z Actiona. I są to papiery z kolekcji Mystery. Są to takie papiery, gdzie jest mnóstwo gwiazd, planet, taki kosmiczny, gwiezdny album mi z tego wyszedł. Na okładce mamy napis Martyna, gdyż jest to prezent od chłopaka dla dziewczyny. Jest na nim ramka na zdjęcie. Pod spodem zamieszczona jest sprężynka Action Woble. I tak nam tutaj właśnie sprężynuje. W środku można, nawet trzeba umieścić zdjęcie. Tak to wygląda. Ramka jest z taką grubszą folią. Nawet to widać. I z boku mamy wiszące koraliki. I z tyłu jest pusta strona. Ok. I tak to się prezentuje. Teraz zaglądamy do środka. Wszystko mamy tutaj na sznureczki. Otwieramy pierwszą stronę. Pierwsza strona przeznaczona jest urodzinom, gdyż jest to prezent urodzinowy dla dziewczyny na 28 urodziny. I mamy tutaj tak dosyć, myślę, że skromnie, nie chciałam tutaj za bardzo szaleć. Napis 28, 100 lat, w tym uroczym dniu. Tutaj mamy matę wklejoną na zdjęcie, kolejna mała mata. Papier z boku jest wszędzie szarpany. Tutaj także mamy napis tego, co najlepsze i moc życzeń. Oraz gwiazdki błyszczące z wykrojników. Z boku ukryta kieszeń maty. Kolejna strona. Umieściłam tu rogową kieszonkę z matami oraz tagiem i napis życie jest lepsze z przyjaciółmi. Kolejna strona, tutaj mamy kieszonkę, gdzie jest napis zawsze dzikość, gwiazdy, ty i ja. Tutaj mam bok wycięty z wykrojnika i maty na zdjęcia. Ta się prezentuje, ta strona. Tutaj jest ukryta kieszeń. Przechodzimy dalej. Tutaj również mam ramkę na zdjęcie podklejoną. Tutaj dajemy zdjęcie. O, tak właśnie to ma wyglądać. Na ramce są umieszczone również gwiazdy. I kolejna strona, napis wspólne chwile, kieszonka z matami. Z boku ukryta kieszeń. Kolejna strona to wodospad. Na przemian karty fioletowe z takim żółtym, kremowym. Tutaj mamy taką tasiemkę z cekinami. I kolejna strona. Tutaj również jest mata na trochę już większe zdjęcie. Wszędzie tu mamy gwiazdki. Przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj mamy te miejsca na zdjęcia, ci, którzy już oglądali moje wcześniejsze
albumy, moje wcześniejsze filmiki z albumami. Pewnie widzieli ten projekt. Ja go bardzo lubię, lubię go stosować. Myślę, że bardzo efektownie to wygląda. Otwieramy z każdej strony. Mamy miejsce na zdjęcia. Otwieramy tu i otwieramy z góry. Tutaj również mamy miejsca na zdjęcia. Wchodzi nam tutaj razem na tych dwóch stronach 16 zdjęć. Plus jeszcze można dać tutaj dwa większe zdjęcia. Zamykamy. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną na magnes. Również z gwiazdkami wyciętymi z wykrojnika. Miejsca na zdjęcia. Zamykamy, przechodzimy dalej. Tutaj otwieramy hop, 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 hop. Tutaj można powklejać zdjęcia. I zamykamy. Oczywiście wszystko zamykane na magnes. Oraz gwiazdki wycięte z wykrojnika. Z boku ukryta kieszeń. Z matami, z tagami. Kolejna klapeczka, otwierana oczywiście na magnes, z napisem my. Mały wodospad. Zamykamy. Kolejna strona. Tutaj jest miejsce na mniejsze zdjęcia. Oczywiście znowu wszystko otwierane na magnes. Tutaj mamy miejsce na te mniejsze zdjęcia. Zamykamy. Napis razem jest najlepiej. Z boku są dwie kieszonki na mniejsze zdjęcia oraz maty i takie podłużne tagi tutaj umieściłam sobie. I tutaj pozwolę sobie trochę dać wyżej kamerkę. No i tutaj mamy też to, co mogliście oglądać już w moich wcześniejszych filmikach. Często umieszczam to w albumach i mamy miejsca na zdjęcia. I jeszcze mamy tagi, które wsuwamy, przepraszam, maty na zdjęcia, które wsuwamy. Tutaj mamy z góry jeszcze tagi. Z jednej, z drugiej strony wklejamy zdjęcia. I z tej strony oczywiście jest to samo. I mamy miejsce jeszcze na taga i zdjęcia. Zamykam. Przechodzę do ostatnich stron. Tutaj również rogowa kieszeń, miejsce na zdjęcia, napis, nasze wspomnienia. I tutaj mam kieszonkę, dużą kieszonkę na zdjęcia, które już nie zmieszczą się w albumie. Położyłam tutaj dwa tagi. To jest taka kalka. Również z papierów z Actiona, z tym, że już z innej kolekcji. I tak się prezentuje ten mój gwiezdny album. Album mi się strasznie podoba. Jestem z niego bardzo zadowolona. No co jeszcze więcej mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że dziewczynie mojego kolegi bardzo się spodoba. No i co? I zapraszam Was do oglądania moich następnych filmików. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.